Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Kilka dni temu, 1 Klub marca, obchodziliśmy Narodowy pa Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbyło się wiele debat, dyskusji, uroczystości. Także poruszano sprawy mm, kontrowersyjne. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o postaci, która znajduje się w Panteonie Żołnierzy Wyklętych, ale z drugiej strony wzbudza najwięcej dyskusji, wątpliwości, kontrowersji i chcielibyśmy się jej przyjrzeć z historycznego punktu widzenia. W tej sprawie chcą zniszczyć to samość Polaków, narodu Powietrze tak ciężkie w tumanach gnam kurzu Wciąż biegnę na ośle przed siebie Po pomoc kawałki nadziei w plecaku swym niosąc Nim kula w tył głowy swym strzałem uciszy Przysięgłam to Tobie, nie poddam się nigdy Chcę walczyć za wolność dla siebie i innych O honor ojczyzna, dzieci dzieci niewinne Kobiety gnębione Rozbite rodziny Za mężów skazanych na śmierć ojczyzny Grzegorz Górny, Klub Trójki, to była Kasia Kowalska w utworze Wstań i Walcz, utworze poświęconym żołnierzom wyklętym i to będzie temat naszej dzisiejszej audycji, a zwłaszcza postać jednego z owych żołnierzy wokół osoby, którego ogniskuje się ostatnio dyskusja na temat tego powojnego fenomenu niepodległościowego zbrojnego podziemia. Moimi gośćmi są dzisiaj w studiu... Pan dr Kazimierz Krajewski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. A na łączach w studiu w Bydgoszczy jest z nami inżynier Rajmund Rajs, syn kapitana Rajmunda Rajsa, pseudonim Bury, bohatera naszego dzisiejszego programu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale chciałbym sprostować. Mój ojciec miał na imię Romuald, ja również mam na imię Romuald i jestem, mam stopień doktora nauk, inżynierem i emerytowanym docentem uczelni bydgoskiej. Przepraszam, czes... widać, nie Przepraszam czeski błąd. Panie Romualdzie, proszę powiedzieć, jak w tradycji rodzinnej, w pamięci rodzinnej zachowała się postać pańskiego ojca? Ja ojca mojego pamiętam trochę jak przez mgłę. Pierwsze takie wspomnienie to wizyta w okresie Bożego Narodzenia. W Sanoku u mojej babci Eleonory, matki ojca, gdzie była cała rodzina. Z tamtego okresu są dwa zdjęcia moje z ojcem, tylko dwa, i to bardzo marnej jakości, bo ciocia robiła te zdjęcia. Następne wspomnienie, trochę już może bardziej ostre, to kiedy ojciec w 1947 roku przyjechał na Boże Narodzenie na ulicę Podgórną 7. W Elblągu do mojej babci ze strony mamy. Um, pamiętam, że w ten czas przyjechał pan do mego ojca i trzeba było być cichutko, bo przyjechał, przyjechał to był pan Bogdan. Ja już dzisiaj wiem, kto to był. Um, to był taki ulubiony um, żołnierz ojca. Ale to może, um, który go potem wydał niestety. Um, Pamiętam w Karpaczu taki spacer, cudowny spacer. Tam było dużo robaczków świętojańskich. W Karpaczu mieszkaliśmy przez y, ostatnie dwa lata przed aresztowaniem ojca. I pamiętam, że ojciec mnie niósł na rękach i było tak cudownie, tak cudownie. A potem pamiętam, że y, ojciec nas odprowadzał. Pewnie czuł, że się coś koło niego dzieje. Nas y, odprawił do Elbląga. I mama otrzymała tak makną ręką charakterystycznie na Peronie. I potem mama Welblągo otrzymała e, telegram. E, jestem ciężko chory Roma. Taki telegram otrzymała. E, nie wiem, czy mogę dalej kontynuować e, tą krótką jakoś takie wspomnienie A z tego się. okresu pierwszego. E, w Wówczas to był listopad 48 roku. Moja mama zabrała mnie i uciekła pociągiem do Olsztyna, gdzie proboszczem był wujek ze strony babci, ksiądz Małachowski, Władysław. Tam przebywaliśmy około tygodnia. Przyjechała babcia, powiedziała... Genia, wracaj, bo ciebie szukają i tak ciebie znajdą, więc nie ma sensu. No wróciliśmy, mama zgłosiła się na UB na ulicę y, dawniej Armii Czerwonej, teraz Królewiecka, i mamy odprowadzono do dworca, to mniej więcej 5-6 kilometrów pod y, karabinem, po ulicy. To jest dla mnie niepojęte, dlaczego tak oni to robili, ale to taka ich sztuczka. Mama aresztowana i z, przebywała kilka miesięcy, bodej pół roku, w areszcie w Gdańsku. Mama z tego aresztu żadnych, które mógłbym zapamiętać wspomnień szczegółowych nie przekazywała. Jeśli to płakała, przywiozła różaniec zrobiony z chleba. Takie twarde były te paciorki. Ja próbowałam troszeczkę, jak one są twarde, więc były bardzo twarde. Potem pojechaliśmy do rutki Tartak. To jest w Suwalskim. Mama, do, do matki ojca. I mama pojechała na proces. Na procesie była trzy dni. Adwokat nie przyjął pieniędzy. Powiedział bardzo szlachetny człowiek powiedział: Niech pani zatrzyma dla dziecka, bo będą potrzebne i niech pani ucieka. No więc mama wróciła, przyjechała. Jeszcze wspomnę, że na tej podgórnej, gdzie początkowo mieszkaliśmy, zrobiono kocioł i jednego człowieka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, który przyszedł w odwiedziny, zorientował się, że ktoś tutaj dziwny jest, próbował uciekać, go zastrzelili. Potem dowiedzieliśmy się z prasy, że Wyrok śmierci, ale nie było to dla nas jasne. Były jakieś takie głosy, że ojciec jest, żyje, że w, potem, że w lutym, w zimę ojca za, za, zabito. Nie wiedzieliśmy. Informacje o tym, że ojciec został rozstrzelany, zamordowany, otrzymała moja mama w na takiej karteczce połowę A4 niespełna. W czerwcu 1954 roku. To była ta oficjalna informacja. Ale zanim to nastąpiło, byliśmy śledzeni. Byliśmy śledzeni, napiętnowani. Miałem, mama nie mogła znaleźć pracy. Po wielu miesiącach starania dostała pracę w zakładach odzieżonych jako szwaczka. No było biedniutko. Babcia miała małą rentę, ale chowała kurki. No jakoś żeśmy sobie tam dawali radę. Rozumiem. Miałem to... niewielu, może jeszcze tylko fragmencik. Miałem niewielu kolegów, bowiem rodzice. Wielu znajomych nieznajomych zabraniali się bawić ze mną. Nawet najbliższy sąsiad y, miał syna Mirka, nie będę wymieniał nazwiska. Y, mógł się ze mną bawić, bo chciał się bawić tylko w ten czas, kiedy ojca nie było. Ale byli inni, których pięknie wspominał Paweł i Janek Justyński, bracia Jakubaszkowie, ale tak to nie było e, chętnie ro... do zabawy rozumiem podczas procesu kiedy skazano na śmierć pana Romualda Reisa, było wiele oskarżeń dotyczących popełnionych przez niego zbrodni wiadomo że w czasach komunistycznych wiele zbrodni też przypisywano oskarżonym natomiast po upadku komunizmu pojawiła się możliwość, żeby zweryfikować to, co miało wówczas miejsce, i pod adresem właśnie ojca pana Romualda, czyli kapitana Burego, też zaczęły być podnoszone zarzuty, częściowo pokrywające się z tym, co, co było w czasach PRL-u, częściowo nowe. I, Co pisały gazety. Tak, antygazety. w każdym razie te, te zarzuty, które pojawiają się także w książkach, w materiałach publicystycznych, sprawiają, że postać kapitana Burego jest dzisiaj najbardziej chyba spośród wszystkich żołnierzy wyklętych kontrowersyjna. Pan doktor Kazimierz Krajewski, który jest ze mną w studiu. Zajmował się sylwetką, działalnością Burego, udokumentował właściwie można powiedzieć całą, cały jego szlak bojowy, całą jego działalność, zarówno wojenną, jak i powojenną. I czy moglibyśmy się odnieść do tych zarzutów, jakie tutaj padają, żeby wszystko osadzić w kontekście historycznym, żeby tą publicystykę jaka wokół tej postaci jest wyeliminować i skupić się, się na faktach. Pierwszym takim zarzutem, z jakim mamy do czynienia jest zarzut dokonania zbrodni wojennej, kiedy jeszcze Bure był w Armii Krajowej. Zbrodni, do której miało dojść 8 stycznia 1944 roku po bitwie pod Mikuliszkami i wówczas w oddział Burego zamordował siedmiu Litwinów wziętych do niewoli. Czy ten zarzut jest prawdziwy? Panie doktorze, zwracam się do doktora Kazimierza Krajewskiego. Czy sprostowanie? Pan redaktor powiedział: Siedmiu Litwinów, siedmiu funkcjonariuszy formacji policyjnej w służbie niemieckiej. Rzeczywiście w tym dniu oddział porucznika Gracjana Fruga, pseudonim Szczerwiec, którego zastępcą był nasz bohater, czyli Romuald Reis, wspólnie z oddziałem Toniki, czyli z. Późniejszą szóstą wiedeńską Łaka stoczył bój z niemiecką grupą operacyjną, złożoną z żandarmów, policjantów białoruskich i funkcjonariuszy formacji policyjnej litewskiej. Bój był, bój był zwycięski, ale także okupiony stratami po stronie polskiej. Wzięto jeńców. Rzeczywiście, zostało zastrzelonych siedmiu funkcjonariuszy Policji Litewskiej, podczas gdy wyziętych do niewoli funkcjonariuszy Policji Białoruskiej puszczono wolno. Podobnie jak Niemca uziętego niewoli, do niewoli w, 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 zwolniono z ultimatum do, do szefa żandarmerii w Ośmianie, no chcąc po prostu uchronić ludność przed, przed represjami. No, nie, przypomnijmy, że ci policjanci litewcy nie byli uczestnikami wycieczki krajoznawczej, tylko brali udział w karnej antypartyzanckiej ekspedycji. I jak podaje um, jeden z żołnierzy Szczerpca, mówię tutaj o um, milimetrze Korejwo, um, <laughs> Cheap. Policjanci mieli no, brać udział we wcześniejszych działaniach represyjnych w stosunku do ludności polskiej. On tam wymieniał, o ile sobie przypominam, udział ich w mordzie święciańskim. Ja nie jestem w stanie się do tego odnieść. Oczywiście, badając stan służby tych poszczególnych funkcjonariuszy, można, można by to ocenić. W każdym razie taki zarzut wobec nich był sformułowany: zginęli. Podczas gdy innych jeńców, podczas gdy innych jeńców puszczono. I no, dodajmy przełożeni Romualda Rajsa. Znali przebieg tej walki i wiedzieli, że ci tych siedmiu policjantów litewskich zginęło, ale jednak nie sformułowali zarzutu w stosunku do, do niego, w stosunku do Burego, wręcz przeciwnie. Za bój pod mikuliszkami Romuald Reis został odznaczony krzyżem Walecznych. Dodajmy, z reguły wziętych do niewoli Litwinów puszczano wolno. Przypadki takie, że, że, że ich. Likwidowano, rozstrzeliwano, były rzadkie. Tak było na przykład w Pawłowie, gdzie. Yy rozbito niemiecką, litewską ekspedycję karną w, w trakcie pacyfikowania polskiej wioski. Oni palili zabudowania, zamordowali kilkanaście osób w tej wsi i rzeczywiście wtedy kilku jeńców y, ukarano śmiercią. To są odosobnione przypadki, więc no, rzeczywiście coś tu jest na rzeczy y, z tymi, z tymi funkcjonariuszami, którzy zginęli po Mikuliszkach, y, musiały być jakieś okoliczności ich obciążające. Policjantów białoruskich puszczono wolno, włos z głowy nie spadł. Hmm. Drugi taki zarzut, aha, bo jeszcze chciałem zapytać, czy w takim razie to się kwalifikuje jako zbrodnia wojenna? To, czego dokonano w, po bitwie pod Mikuliszkami, bo taki jest zarzut. Ja bym tego tak nie klasyfikował, mimo że było to zachowanie niestandardowe, ale jednak no, wynikające z jakichś uzasadnionych okoliczności. Drugi, drugi taki przypadek miał miejsce, który jest podnoszony w publicystyce. Miał miejsce w lipcu 1944 roku w ramach operacji Ostra Brama, kiedy oddział Burego miał zdobyć stację kolejową i rozstrzelać kolejarzy. I tutaj właśnie jest kolejny zarzut, który mówi, że jednak zginęli pracownicy kolei. Trzecia Brygada Wilejska, wchodząca w jej skład pierwsza kompania szturmowa, którą dowodził Romuald Trajs. No, brały udział w akcji na Wilno, w operacji wileńskiej. Atakowa te, ta jednostka atakowała na odcinku Kolonii Wileńskiej. Miała do pokonania linię kolejową wiodącą do nowej Wilejki. Silnie obsadzoną przez niemieckie jednostki wojskowe, ale nie tylko wojskowe. I podczas przełamywania tej obrony wzdłuż linii kolejowej. Żołnierze pierwszej kompanii szturmowej Burego dostali ogień w plecy, no, dostali ogień w plecy z budynku nastawni kolejowej. W wyniku tego strzału ponieśli straty. W, tej, w, 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 opisie publicy, w tych opisach publicystycznych podaje się. Kompania Burego um, przeszła linię, tą linię, linię kolejową, yy, zgarnęła, w, wzięła tych jeńców w nastawni kolejowej i ich rozstrzelała. Yy, uwadze tych publicystów uchodzi właśnie okoliczność, że yy, Niemcy, yy, znajdujący się w nastawni kolejowej, brali udział w walce. To nie byli bezbronni kolejarze. Ci kolejarze niemieccy mieli broń. Wśród nich byli także ludzie w mundurach SS. I otworzyli ogień, prowadzili ogień do żołnierzy Burego, przysparzając im strat. Rzeczywiście ich opór został przełamany, wyszli z podniesionymi rękoma i no, zostali w wyniku tej zaistniałej sytuacji zastrzeleni w tym, w, tym, w, tym ferworze, w tym ferworze walki. Ale to nie jest tak, że wygarnięto z nastawieni bezbrodnych kolejarzy i, i dopuszczono, się na nich, dopuszczono się na nich zbrodni to okoliczności są, są zupełnie, zupełnie inne, jak widzimy. I dodajmy to, przecież to zdarzenie też było znane przełożonym Burego za... Udział w operacji on został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, czyli krzyżem wirtuti Militari. Czyli jego przełożeni no, uznali, że ta sytuacja no, mieści się w jakichś dopuszczalnych ramach. A czy to nie było <kłysy> niezgodne z konwencją genewską, która jednak y, mówi o y, odpowiednim traktowaniu jeńców y, y, wojennych i no, zabranie ich y, y, zabijać? No właśnie, ale jak traktować tych, tych, tych kolejarzy, którzy no w gruncie rzeczy nie byli żołnierzami czy funkcjonariuszami jakiejś formacji wojskowej, a jednak no nieprzymuszeni wzięli udział w tej walce. Wzięli udział w tej walce. To są szczególne zupełnie okoliczności. Czyli rozumiem, że... że konwencja genewska i to prawo międzynarodowe nie, nie dotyczy tego rodzaju jeńców nieumundurowanych? No, poza tym, panie redaktorze, o, 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 o jakimkolwiek przestrzeganiu konwencji genewskich mówimy w warunkach walki partyzanckiej prowadzonej z Niemcami. A czy, czy Niemcy kiedykolwiek tych konwencji przestrzegali? No tu mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem walki. Nie Niemcy tych konwencji nie przestrzegali. To może przejdźmy do kolejnego takiego przykładu, jaki też jest często podnoszony w tych publikacjach na temat kapitana Burego, że zastrzelił własnego żołnierza za kradzież spodni, które miały być zabrane pewnemu chłopu. To jest, zupełne, to jest zupełne przekręcenie, zniekształcenie tej, tej sytuacji. Oczywiście różni ludzie później i składali czy zeznania, czy, czy w późniejszych czasach historykom składali relacje, podkolorowując je, zmieniając. I historia z żołnierzem, który jakoby miał zostać rozstrzelany za, 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 za kradzież spodni chłopu, nie zakończyła się wcale śmiercią tego żołnierza. Rzeczywiście ten, ten żołnierz samowolnie dopuścił się akwizycji kradzieży spodni. Wzieśniak się poskarżył, chłop się poskarżył Ugry kazał tego żołnierza rozstrzelać, ale ponieważ był to dobry żołnierz, jego dowódca Plutonu się za nim wstawił, a on został ukarany inną karą. To, to, to była, o ile pamiętam, wielogodzinna stójka pod, pod karabinem. Także jest to jest, to, jest to sytuacja zupełnie zniekształcona, zmanipulowana przez, przez publicystów, którzy tutaj posłużyli się no, przekazami niewiarygodnymi. Mhm. Zanim przejdziemy do tych takich najważniejszych, naj, naj najbardziej brzemiennych w skutki zarzutów wobec kapitana Burego, to chciałbym jeszcze zapytać pana inżyniera Romualda Reisa, syna kapitana Burego, o tą pamięć, która. Była w jego rodzinie już po y, śmierci y, ojca i y, o reakcję y, otoczenia. Jak to wyglądało w tych latach 50., -tych, 60., -tych i później w okresie PRL-u? Yy, to wyglądało <gryw> marnie. Yy, tak jak wspominałem, byliśmy inwiglowani. przez wiele miesięcy. Tam koło nas na topolowej były krzaki, takie wzór. Tam siedzieli zwykle dwóch yy, mężczyzn, siedziało. Yy, Częste były yy, odwiedziny. Tak to nazwę. Czasem y, opatrzone rewizją, ale zwykle to szukali y, kogoś. Jedna z takich, takich najść miało miejsce y, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Y, 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 y. Czyli rozumiesz, że Mama takie. Mama chroniła mnie. Mama mnie chroniła. Mama nie chciała, żebym cokolwiek wiedział. Oficjalna wersja, którą pisałem wielokrotnie, bo kazali mi w szkole pisać życiorys, to było to, że ojciec zginął na wojnie. Um, unikano wszelkich rozmów takich, których mógłby się tam, prawda, czegoś dowiedzieć. Po prostu to nie było na mnie, dla mnie dane, bo no, mo, mówiła babcia, że, no, Romek wyniesie, że ja mogę to, prawda, opowiedzieć, a tego nie wolno było mówić. Um, jeśli chodzi o y, szkołę, to podstawowo ja się uczyłem bardzo dobrze. Mama się bała, czy mnie przyjmą do liceum, ale potem akurat był październik, czyli ta, ta tak zwana odwilż w 1956 roku, więc byłem w tym ogólniaku, skończyłem dostałem się na studia. Y, I ukończyłem te studia z y, wynikiem bardzo dobrym i zaproponowano mi y, aha, jeszcze jedno. Takie zdarzenie, mało nie wyleciałem ze studiów, bo pewnie byłem obserwowany. Dałem ogłoszenie że w radiowęźle studenckim, gdzie pracowałem, zajmowałem się muzyką pracowałem z chórem, śpiewałem w chórze, byłem prezesem chóru akademickiego, że jest, będzie koncert organowy w katedrze na nowo poświęconych organach, na których grał Nowowiejski. No więc UB wpadło, czy to już SB było, wpadło, zapieczętowano amplifikatornie studio, szukano kartki, gdzieś tam, prawda, no i jak się potem dowiedziałam, rozważano na różnych szczeblach partyjnych, czy to wyrzuci. Kto się podobno opamiętał na szczeblu wojewódzkim. Ale panie redaktorze, miałam takie zdarzenie, ja odbywałem służbę w ramach studium wojskowego. Pewnego razu przynosi kolega, pokazuje mi tygrysę. Takie książeczki Sztylet-Burego. I pyta się, to ty? A ponieważ tam było nazwisko i imię Romuald Reis, ja mówię, tak, to ja. Zameldowałem się u majora i... Poprosiłem o um, um, możliwość yy, przerwy, że muszę pójść do dziekanatu, natuska. Mowałem. Pobiegłem do akademika, wziąłem wszystkie pieniądze, jakie miałem we wszystkich... Okolicznych kioskach wykupiłem wszystkie książeczki tyle Dórego, żeby no, zatrzeć jakieś ślady, bo cały czas to koło mnie pachniało. A czy pan Ale wtedy wiedział, że... tak. miał świadomość, kim, kim był pan ojciec, co robił w czasie tak, wojny po wojnie? To... Tak, 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 tak. Że walczył w oddziale, że był u łupaszki, bo przecież był dowódcą drugiego szwadronu u łupaszki w czasie już tym na Podlasiu w Białostockich. Czasach to wiedziałem i to wiedziałem, że no, był wyrok y, sądu, że ojciec zginął, no i mama się modliła zawsze. No, to wiadomo tak, jak to należy. Że był bohaterem. Ktoś mi zadał kiedyś takie pytanie, czy ja nie żałowałem, że ojciec, no bo przecież tego ojca prawie nie było w domu, nawet kiedy się urodziłem go nie było, czy nie żałowałem, że ojciec był, nie, ja nigdy nie miałem nawet cienia. I jakiegoś cienia, że, że jakiejś żalu, że tu prawda ojca nie było, że byłem takim sierotą, prawda? Nie, tego nigdy nie miałem. Ale, panie redaktorze, ja chcę powiedzieć o jednym odczuciu. No, bo nie będę mówił już to, że na uczelni yy, w, yy, dziekan mówi, jeden z dziekanów, no nieważne, który. Mój syn Bandyty, prawda? To piętno było. Często ja to widziałam, kiedy jakieś ukazywały artykuły, ale one się w ostatnich latach się namnożyły. Tego nie było wcześniej. Patrzą na mnie ludzie, no i zdaję sobie sprawę, że, że, że myślą, no, czy to prawda, czy nie. Czasami artykułowano te e, pytania, czy to prawda, co piszą o moim ojcu, że broni pan ojca, rozumiemy. Gazeta Wyborcza może kłamie, no ale przecież te informacje ukazują się także w czasopismach prawicowych. To były bardzo trudne doświadczenia dla naszej rodziny, bo przecież ja mam również synów i mam wnuki. Jeden z wnuków też doznał no, nieprzyjemności od strony, ze strony swoich kolegów. No, gdyby, nie pojawiał, gdyby się nie ukazały artykuły odsłaniające od strony historycznej, z dokumentacją, yy, 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 te artykuły w, w publikacjach, no dobrych publikacjach naukowych, takich jak Glaukopis, to moja sytuacja byłaby znacznie trudniejsza, jak się bronić. Ja naprawdę bardzo jestem wdzięczny za te artykuły, dwa artykuły w numerze 33 i 36 Glaukopisu. Przypomnę, że to jest czasopismo naukowe panu doktorowi Krajewskiemu, z którym właśnie no, nie, nie widzę się. Miałem kiedyś okazję zobaczyć pana w czasie yy, pogrzebu innych nie znamy się osobiście czy pan mecenas Grzegorz Wąsowski jestem bardzo wdzięczny panu Michałowi Ostapiukowi który myślę nas słyszy ale który tą książkę wydał o moim ojcu monografię bo panie redaktorze ja sobie zadaję często pytanie dlaczego spośród wielu żołnierzy wyklętych mój ojciec jest szczególnie podwójnie wyklęty Żołnierz, oficer, odznaczony krzyżem Walecznych, jak wspomniano. Dwukrotnie y, m, orderem virtuti militari. Srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. To Łupaszka wnioskował o to. I niektórzy, mieniący się historykami, kłamią. Dlaczego film pani Ewy Szakalickiej? Nagrodzony półtora roku temu na festiwalu y, niepokornie Wyklęci w Gdyni. Film za, y, zrobiony przez Telewizję Polską nadal jest na półce leży w telewizji dlaczego i właśnie klucz sprawy dlaczego nadal na stronie internetowej IPN u utrzymywany jest dokument z 2005 roku noszący nazwę informacja o ustaleniach końcowych śledztwa w sprawie pozbawienia życia 79 osób mieszkańców powiatu bielsk podlaski no dokument właśnie do tego... niebędący, no właśnie, ale ja już to tylko powiem, dokument niebędący przecież wyrokiem sądu, ale jest tylko opinią prokuratora. No Wchodźmy do... w zmianki. Proszę bardzo. Właśnie przedważam. do tej opinii prokuratora to chciałbym właśnie dojść, ale myślę, że tutaj warto oddać głos panu doktorowi Kazimierzowi Krajewskiemu, dlatego że... Chcielibyśmy przejść teraz do tego, co jest właściwie przedmiotem głównego oskarżenia kapitana Burego. Chodzi tutaj, oczywiście, o, oczywiście. Chodzi tutaj o przypadek wioski Zaleszany, czyli spalenia wioski, gdzie zginęło 14-15 osób, tutaj różnie się podaje dane, w tym dwie kobiety i siedmioro dzieci. A także sprawę zabicia 30 furmanów białoruskich dwa dni później pod starymi puchałami. To się wszystko wydarzyło na przełomie stycznia. I lutego 1946 roku. Panie doktorze, jak to było w tych zeszonach? Czy rzeczywiście oddział Burego zamordował te osoby? Zaraz do tego dojdziemy. To jeszcze tylko tak nawiązując do wcześniejszych wątków naszej rozmowy. Właśnie tak niekorzystne interpretowanie tych sytuacji z okresu okupacji niemieckiej, to znaczy mówię o tej, z, i tym, tej, tej historii spod Mikuliszek i z Operacji Zieleńskiej, no one służyły kre, jakby kreowaniu negatywnego obrazu Burego, jako człowieka mającego skłonność do okrucieństwa, jako, 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 jako zbrodniarza, no, żeby żeby yy, no, o, ogólnie zbudować taki negatywny obraz jego postaci, to jakby uziarygodniało te yy, najbardziej brutalne zarzuty yy, dotyczące yy, okresu już po 1944 yy, po yy, roku. A, yy, Przypomnijmy, że Bury ma z okresu okupacji niemieckiej naprawdę piękną kartę. To jest wychowanek polskiej szkoły wojskowej, żołnierz września. Od pierwszych tygodni okupacji jest w konspiracji, od 1943 roku jest w partyzantce zastępuje dowódcę 3 Brygady Wileńskiej, Gracjana Fruga-Szczerbca. Jest, można powiedzieć, autorem większości spektakularnych sukcesów tej trzeciej Brygady. Nie, nie ma czasu, żeby wyliczać te wszystkie akcje, w których bierze udział, ale tam są naprawdę poważne operacje, poważne operacje bojowe. To nie jest oddział, który stałby, jak to tam mówiono, z bronią z bronią u nogi, tylko oddział, który naprawdę walczy. i no, Bury w tym okresie jest taką postacią bardzo, bardzo jasną, bardzo wiarygodną. No a tu się wynajduje na niego takie haki właśnie przez interpretowanie, interpretowanie w sposób bardzo niekorzystny dla niego tych sytuacji. Ale teraz przejdźmy do tych wydarzeń, które się rozgrywały pomiędzy 27. Stycznia i, i, i 1 lutego 40 1946 roku. Bury dostał we wrześniu, bo no tak, Bury po, po fiasku operacji wileńskiej schronił się tam, gdzie było najciemniej pod latarnią, czyli dał się wcielić do tak zwanego ludowego wojska polskiego do armii Berlinga. W maju 1945 roku z całym plutonem, którym dowodził, porzucił szeregi tej no, kolaboranckiej formacji i dołączył do 5 Brygady Wileńskiej Majora Łupaszki. Gdy brygada została rozwiązana jesienią 45 roku, przeszedł w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i został szefem pogotowia akcji specjalnej w Białostockim okręgu NZW, bo chciał dalej walczyć, jak żołnierze też chcieli dalej walczyć. To byli Kresowiacy, oni, oni po prostu to byli ludzie w sytuacji zupełnie, zupełnie y, 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 dramatycznej. Dostał rozkaz spacyfikowania terenów. Y, y, Południowo-wschodnich powiatu Bielsk-Podlaski, gdzie to z tereny zamieszkały przez bardzo nieżyczliwie nastawioną do Polskiej Akcji Niepodległościowej ludność białoruską, czy prawosławną, różnie możemy to klasyfikować. Czym, a, co, a co to znaczy? No właśnie, dostał rozkaz spacyfikowania. Co znaczy to słowo pacyfikacja? To nie oznacza pacyfikacji w takim znaczeniu jak, jak e, karne operacje niemieckie w czasach, w czasach e, okupacji, to znaczy tam mordowanie, całe, niszczenie wsi z całą ludnością. E, w, w tym przypadku słowo pacyfikacja oznaczało likwidację funkcjonariuszy UB, likwidację osób współpracujących z UB lub NKWD, no i jednak zastosowanie także odwetu dla ludności, tu można zacytować dosłownie, wrogiej do sprawy konspiracyjnej, czyli dostawionej wrogo, w sposób czynny wrogo do polskiej akcji niepodległościowej. Nie było intencją tego rozkazu karania całych zbiorowości na zasadzie mechanicznej i no mam nadzieję, że wykaże to i, i, i Bury nie zamierzał właśnie w, właściwie w w taki sposób, odnoszący się do całej zbiorowości, te, tego rozkazu realizować. On ten, ten, on ten rozkaz do, wykonał z dużym opóźnieniem, bo właśnie dopiero w drugiej połowie stycznia przeszedł na te tereny. Cała ta historia zaczyna się właściwie 28 stycznia, kiedy we wsi Łozice zagarnął, zabrał ze sobą grupę furmanów, Pochodzących z gminy Orla i użył ich do transportu w marszu na hajnówkę. Zaatakował hajnówkę, tam miał walkę z jednostkami sowieckimi, które w tym czasie w Hajnówce stacjonowały. I z hajnówki wycofał się i dotarł właśnie do wioski Zaleszany. Do wioski Zaleszany. I tu się spotkał, nie miał Zamiaru w ogóle przeprowadzać żadnych działań represyjnych czy karnych do tej wioski. Ona jak gdyby nie była objęta tym, tym rozkazem komendy działostackiego okręgu NZW, ale spotkał się tu z bardzo wrogą postawą ludności. Dodajmy, jego oddział cały czas udawał komunistyczną grupę operacyjną. Puri i jego zastępca występowali w bundurach oficerów NKWD, żołnierze udawali. Żołnierzy KBW lub, lub Sowietów posługiwano się językiem rosyjskim. I jestem absolutnie przekonany, że ani furbani się nie zorientowali, ani ta ludność w Zaleszanach, że jest tu do czynienia z mistyfikacją. Zaleszany były wioską, w gruncie rzeczy, dosyć skomunizowaną i nie, nie było problemu, dopóki, nie zarząd, nie zarząd, dopóki tam nie zażądano dania podwód. Wtedy doszło do jak gdyby, czynnego oporu, do, do sabotowania tego polecenia. Dodaję, Zostały zastrzelone trzy osoby, to byli mężczyźni. Oni zginęli za no, jednak związek z, z władzami komunistycznymi, z reżimem, z reżimem, z reżimem to był sekretarz miejscowej jakiejś lokalnej organizacji partyjnej, to był tam młody, młody działacz komunistyczny, to są, są tego rodzaju tego rodzaju sprawy. Natomiast w związku z tym, z, tym, z tym niechętnym nastawieniem, w związku z tym oporem stawionym oddziałowi, postanowiono ukarać materialnie mieszkańców tej wsi poprzez spalenie części zabudowań. Bury rozkazał, żeby mieszkańcy zostali zgromadzeni w jednym domu, w domu Sacharczuka, i partyzanci to polecenie ludności przekazali, ludność w tym domu Sacharczuka się zgromadziła. Zabudowania zostały podpalone, także dom Sacharczuka. Pozwolono ludziom z tego domu uciec. Są zeznania, są świadectwa oca ocalonych mieszkańców, że w gruncie rzeczy do nich nie strzelano. Nikt z ludzi, z ludzi zgromadzonych w domu Sacharczuka nie poniósł śmierci, nie zginął. No, taki był cel właśnie ich zgromadzenia tam. Niestety, no, błędem Burego było to, że... Nie polecił dopilnować, aby wszyscy mieszkańcy w tym domu się zgromadzili. Okazało się, że właśnie dwie kobiety z dziećmi, kilka innych osób jeszcze gdzieś tam się schowało, bo ta tam był, była obawa, że to jakiś tam robót to ludność będą chcieli zagnać. No, uznali, że, jest, że, że, że lepiej się będzie schować niż, 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 iść, na to, niż iść na to zebranie. I, i te osoby rzeczywiście zginęły. Oprócz tych zastrzelonych kilku mężczyzn zginęły osoby, których w ogóle bury nie zamierzał jakby spowodować ich śmierci. To nie, le, to nie leżało w ogóle w jego zamiarze. A czy to wtedy były takie standardowe działania, że się paliło wioski, zabudowania, jeżeli ludność była nieprzychylna i się mordowało działaczy czy osoby? które kolaborowały z władzą ludową. Czy to się jakby mieściło w, w standardzie ówczesnych zachowań partyzantki niepodległościowej? To nie są częste sytuacje, ale takie sytuacje się zdarzały. Takie sytuacje się zdarzały. Zresztą strona komunistyczna, komunistyczne grupy operacyjne, ale też podobne działania stosowały w stosunku do mieszkańców wiosek. Podejrzanych o wspieranie partyzantki. Ja Zmiar stoczyny mógłbym w tej chwili wymienić kilkanaście nas wsi, które zostały w taki sposób spacyfikowane, prawda, palono, palono zabudowania do ludności, do, do, do ludności strzelano. No, to, była, to była brutalna walka. No ale no, trzeba przyznać, że. Yy, nie było zamiarem Romualda Rice'a spowodowanie śmierci tych kobiet i dzieci. Natomiast no, jego błędem jest, można powiedzieć jego winą, to, że nie dopilnował, żeby dokładnie sprawdzono, czy wszyscy zgromadzili się w domu Sacharczuka, czy, czy, ktoś, tam, czy, ktoś, się, mhm. czy ktoś się nie ukrył. Bo ta sytuacja nie sprowadza się tylko do Zaleszan, potem pewne działania oddziału Burego dotknęły także inne wioski, wulkę Wygonowską, w tym samym dniu, a 1 lutego Szpaki, Zanie i Końcowiznę. Tak. Ale każdą z tych sytuacji trzeba rozpatrywać inaczej. No tak, ale najważniejszy jednak zarzut dotyczy zabójstwa 30 furmanów pod Puchałami Starymi, kilka dni później, 31 stycznia 1946 roku. Czyli zabójstwo 30 bezbronnych cywilów. Tak. I no, ten wyrok z, z roku 1949 mówił, znaczy, mówił o tym, że zastosowano tutaj no, kryteria narodowościowe i, i, i wyznaniowe, że zabito ich dlatego, że byli prawosławni, że byli Białorusinami. Panie redaktorze, podstawowa grupa furmanów była wzięta na terenie gminy Orla w tych Łozicach. 97% mieszkańców gminy Orla wówczas to byli prawosławni Białorusini. No garstka Polaków mieszkała raczej katolików w samej Orli. Jest wielce prawdopodobne, że w tej grupie furmanów w ogóle Polaków i nie było. Później, w trakcie przemarszu, część owych furmanów zwolniono. Oni zostali puszczeni do domów. Wymieniono ich na 14 furmanów zabranych do podwożenia oddziału w wiosce, która się nazywa Krasna Wieś, w Krasnej Wsi. W tej grupie był jeden lub dwóch Polaków. I los tych ludzi się jak gdyby rozstrzygnął 31 stycznia w lesie pod Puchałami. Wtedy mniejsza grupa Furmanów, pamiętajmy, że wcześniej już zwolniono du dużą grupę tych wziętych z łosic. Wtedy 31 stycznia mniejsza grupa została zwolniona, natomiast większa zginęła, została zastrzelona właśnie, właśnie w tym lesie. I wśród zwolnionych w tych zwolnionych był jeden lub dwóch Polaków reszta to byli prawosławni znaczy ja odrzucam zarzut że kierowano się tutaj kryteriami religijnymi lub narodowymi ale nawet jeżeli odrzucimy tą teorię wersję że kierowano się teoriami, kryteriami religijnymi lub narodowościowymi to i tak pozostaje faktem, że ci furmani zostali zabici. Jaka była ich wina? Na jakiej podstawie ten wyrok wykonano? No właśnie. Myśmy mieli okazję z mecenasem Wąsowskim, wędrując po powiecie Bielskim, rozmawiać z ludźmi. Między innymi rozmawialiśmy z żołnierzem konspiracji poakowskiej, czyli żołnierzem winu. Pamiętajmy, że stosunki pomiędzy winem, A NZ2 na tamtym terenie nie zawsze się układały sielankowo, i on nie miał żadnych powodów, żeby w jakiś tam sposób wybierać czy usprawiedliwiać żołnierzy Burego. On był zaprzyjaźniony z jednym funkcyjnym żołnierzem Burego o pseudonimie Osa, i w jakiś czas, właśnie po, po, po tych wydarzeniach pod po, po mi zadał mu pytanie: dlaczego? Dlaczego ci furmani, tak zwani furmani, zginęli? I otrzymał odpowiedź. Ci ludzie sami wygadali sobie swój los. Pamiętajmy, oddział Burego udaje komunistyczną grupę operacyjną. Te pagony, prawda, oficerowie jako rKWyści, żołnierze jako, jako, jako kabeliacy, są przekazy także z tego śledztwa i pełnowskiego mówiące o tym, że do ostatniej chwili Furmani byli przekonani, że mają do czynienia z komunistyczną grupą operacyjną. I przez tych kilka dni, kiedy, kiedy jeździli z partyzantami, z nimi rozmawiano. Ci, którzy deklarowali gotowość do współpracy z reżimem komunistycznym, chwalili się swoimi zasługami, no, zostali oddzieleni od tych, do których nie było zastrzeżeń, i to był powód, dla którego ich życie się zakończyło pod puchałami. Rozumiem, że tutaj jeszcze przyjdzie badać historykom te sprawy. Wojna jest rzeczywiście okrutna. Bardzo dziękuję za gościnę w studiu, za wizytę. Niestety musimy kończyć, czas dobiega końca. Nasz czas dobiega końca. Moimi gośćmi byli dr Kazimierz Krajski z IPN-u i pan inżynier Romuald Rajs. Dziękuję bardzo. Żegnam się serdecznie. Dobranoc. Grzegorz Górny. Autopromocja